Witam wszystkich z podróży. Mała przerwa. Jestem krótko przed Szczecinem, to znaczy krótko, jakieś myślę 50-60 km od granicy. No cóż, rozpoczynam moją podróż. Dziś Gdańsk, przez najbliższe kilka dni, a później Warszawa i oczywiście ogniska. Także można powiedzieć, że akcja się zaczęła. Mam, że zawsze przed taką imprezą, nie wiem czemu, ale jak wyruszam, mam niezwykłą tremę. Tremę przed samym jakby takim, powiedzmy, no już tym wyjazdem, tak można byłoby powiedzieć. I powiem wam, że w czasie tego, powiedzmy, w czasie podróży mija to. I teraz jest taki moment dopiero, po tych paru godzinach jazdy, dopiero doszedłem do siebie, dopiero opadła mi ta adrenalina. Teraz mogę normalnie jechać. Także wkrótce się zobaczymy, aczkolwiek ja mam nadzieję, że również i z Gdańska uda mi się coś dla was przygotować. Także do następnego razu. Trzymajcie się. Że no, uwielbiam takie właśnie podróże. Także naprawdę cieszę się, że te ogniska wypaliły, że będziemy mieli razem naprawdę dużo zabaw. Także będzie też okazja wypytać się Calvita o różne rzeczy bez cenzury, jak to się mówi. Chociaż wiecie, że na naszym kanale takowa nie istnieje. Ja powiem wam, że no niestety, czasami jest tak, że niektórzy w jakiś sposób jakby w wypowiedziach sugerują, że takowa istnieje. Ostatnio właśnie ktoś napisał, że na kanale Calvita są dlatego coś w tym sensie, takie pozytywne komentarze, ponieważ widzowie boją się skrytykować. Nie sądzę, żeby bali się skrytykować. Dlaczego nie? Krytyka jest czymś, co usprawnia system, co usprawnia maszynę, usprawnia, jeżeli znajdziemy te słabe punkty. Oczywiście my nie jesteśmy maszynami, jesteśmy ludźmi, więc każdy ma ten swój tak zwany taki, no gra swoją melodię, nazwijmy to, tak jak powiedzmy, taki ma przyzwyczajenia, taki sposób obycia i tak dalej. Dla mnie jest zawsze najważniejszą rzeczą próba, bo to jest cały czas próba przekazania informacji dla was. Ja powiem wam, że czasami nie udaje mi się to dotrzeć z informacją, którą wam przekazuję. Po prostu tematy są bardzo skomplikowane i niełatwe i ja też cały czas staram się to zoptymalizować, ten przekaz bardziej taki prosty w obsłudze, nazwijmy to, w przyjmowaniu zredagować, aczkolwiek nie jest to zawsze łatwe, dlatego no, trzeba to zrozumieć, ale niestety tak już jest, że nie na wszystkim się wszyscy znają i takie tematy wbrew pozorom, można się z nich też i naśmiewać i bardzo humorystycznie, są poniekąd poważne tak naprawdę, no i wymagają też uwagi. Także powiem wam, że nie jest to łatwe przyjmowanie przede wszystkim takich informacji. A z drugiej strony też trzeba postrzegać ten obusieczny miecz, który tego typu tematy generują. I to jest przyjmowanie bez trzymanki, bez okularów, bez filtrów, wszelkich
nowości, wystarczy tylko, że się pojawią. To jest właśnie niestety, no, ta scena jest taka, już wielokrotnie to wspominałem. Cały czas zbieram się do nagrania takiego filmu na ten temat, gdzie bym na przykład przedstawił Wam komentarze, które właśnie jakby w swojej treści właśnie ukazują właściwie niewiedzę. Co prawda nie byłoby to jakieś wyolbrzymianie kogoś niewiedzy, czy też pastwienie się nad kimś, kto nie wie, ale bardziej chodziło mi o ukazanie mechanizmu, jaki za tym stoi i jak, ile właściwie wiem. A w tych tematach, powiem Wam, tak naprawdę wiemy niewiele. Dlatego jedyne, co można posunąć do przodu, to trzymanie się faktów. Nawet jak to brzmi, tak troszeczkę może, nazwijmy to konwencjonalnie i tradycjonalnie, ale niestety tak jest. Bez faktów będą to opowieści, które no, będą mogły zawierać tak naprawdę wszystko. No właśnie, nie jest łatwo pisać o takich rzeczach, nie jest łatwo o takich rzeczach mówić. Ja powiem Wam, że to jest właśnie ten największy problem, jeżeli chodzi o tego typu historie, ponieważ na wiele z nich nie ma dowodów i są takie bezdowodowe, które mimo to mają wszelkie cechy wysokiego prawdopodobieństwa, że się zdarzyło. Ale są też takie, które nie mają najmniejszych takich cech. O dziwo, one są najbardziej popularne. Właśnie te to są, to jest alternatywa popularna. Czym bardziej odjechane, tym bardziej większa widowność, tym więcej powiedzmy potencjalnych odbiorców. Natomiast mnie to zawsze, ja przyznam się, że ja sam swego czasu również takie historie śledziłem, a to 20, 25, 30 lat temu. Bardzo szybko z tego wyrosłem, kiedy zacząłem się troszeczkę poważniej tym zajmować. I powiem Wam, że właśnie to jest to, co mnie przeraża zawsze, że tak duża ilość dorosłych ludzi, wykształconych, powiedzmy, mających duże doświadczenie życiowe, przyjmują takie tego typu historie, opowiadania różnych, no, opowiadania takie, które po prostu, można powiedzieć, że wszystko może się teoretycznie zdarzyć, ale też również to, te ramy możliwości są też w pewnym sensie, nazwę to przez naszą tu fizykę, przez naszą wiedzę ograniczone. To znaczy nie, że nie mogły się wydarzyć, tylko że ich prawdopodobieństwo wydarzenia jest niezwykle małe. Na przykład historia o żołnierzach, którzy często zwą się super żołnierzami, czy też ich tak nazywano. Walczyli gdzieś na Marsie, na księżycach Jowisza i Saturna i tak dalej. No, opowieści niesamowite, duża rzesza fanów, dużo różnych jakby takich na propsie, byśmy to tak powiedzieli. Jednak niestety zaglądnięcie za zasłonę tego, za kurtynę, jak generowane są tego historie, no nie, powiem Wam krótko, no ukazują właściwie ich format. To musicie sobie sami dopowiedzieć, jak to wygląda. Często dopiero wtedy otwierają się niektórym oczy, kiedy dowiadują się, jak prozaiczne, jak banalne konstrukcje są tych historii i czemu one tak naprawdę służą lub kto je generuje. To jest też taka niechciana karta, ta ciemna strona alternatywy. Ja nazywam to alternatywą dla wszystkich tego typu historii. I tu również ten nasz kanał nie stanowi wyjątku. Ja też przedstawiam i będę przedstawiał najróżniejsze, najbardziej nawet fantastyczne historie. Jednak zawsze staram się Wam też tą drugą stronę medalu ukazać tego typu opowieści. Aczkolwiek powiedzieć trzeba, że niektóre mają pewne ziarnko w sobie rzeczywistości i
bazują na jakiejś, powiedzmy, rzeczywistemu zdarzeniu. Natomiast to, co potem się z nich wydarzyło, no cóż, to już jest właśnie ta druga strona medalu. Koszali. No i dojechałem. Także jestem. Tak to wygląda. Także tu będzie moja baza. Jak widzicie, już się tu rozłożyłem. Świetny widok na morze, na Gdynię i tam na horyzoncie oczywiście Hel. Można robić ciekawe eksperymenty z horyzontem i zobaczyć, jak to się ma z tą bardzo płaską ziemią. Ale zaraz będzie, że tu jest obiektyw typu rybie oko i ja tutaj zaokrąglam wszystko oczywiście. No dobra, żarty żartami. Dotarłem. Zaczyna się mój urlop. Cóż, ale to urlop od, nie od pracy na kanale. To się dopiero praca tutaj zaczyna. Jak widzicie, jesteśmy w Gdańsku nad samym brzegiem morza. Także w miejscu, od którego być może zaczęła się historia nowoczesnej Europy. Jakby nie było, na pewno będzie tutaj następna część starego kraju, czy też cyklu nagrywana. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także myślę, że urlop będzie owocny nie tylko w ogniska, ale też i w jakieś materiały na kanale. No, niestety nie wiem, czy uda mi się je tak dokładnie terminowo, czyli co tydzień wstawić na kanał. Jak wiecie, zawsze w lato była przerwa na kanale. Ja tym razem postanowiłem nie robić, nie ogłaszać żadnej przerwy i po prostu te, nazwijmy to, materiały wstawiać tak, jak one się będą pojawiać. Może dojść do przerw, dlatego że, no wiecie, nie zawsze będę miał dostęp do internetu. Poza tym tutaj już sprawdziłem, ten internet co prawda jest, ale no, jego moc, nazwijmy to, przekazywania czy wstawiania czegoś, no, jest bardzo mocno ograniczona. I, no ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Najwyżej zmniejszę troszeczkę rozdzielczość filmu, będzie gorszy obraz, ale za to coś będzie wstawione, także no, no i trzeba będzie poeksperymentować. Zobaczymy. Jakby nie było. Gdyby nic się nie pojawiło, to znaczy, że te filmy pojawią się w takim razie w późniejszym czasie, kiedy będę już miał dostęp do normalnej mojej sieci, wtedy je stamtąd będę mógł włożyć. Ale to takie tylko organizacyjne historie, także myślę, że tak czy owak sobie poradzimy, a gdyby jakiś tam tydzień czy dwa bez filmu się obyło, to myślę, że też przeżyjemy. Także szczęśliwie dotarłem. No i cóż, rozpoczynam ekskursję po moim miejscu mojego dzieciństwa. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.